innych. Resort Sprawiedliwości po tym, jak wprowadził szybki mechanizm izolowania sprawcy od ofiary przemocy domowej, zapowiada rozszerzenie przepisów. O szczegółach mówił dziś wiceminister Marcin Romanowski. I opierając się właśnie na tych dobrych, bardzo dobrych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem tego narzędzia natychmiastowego nakazu, proponujemy dodatkowe wzmocnienie ochrony osób dotkniętych przemocą domową, już nie tylko izolacja sprawcy w zakresie mieszkania i jego najbliższego otoczenia, ale proponujemy 3 nowe narzędzia ochrony. To są, proszę Państwa, 3 zakazy, nakazy. Po pierwsze, zakaz zbliżania się do osoby, który będzie wydawany na określoną ilość metrów. Zakaz kontaktowania się, czy to za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czy bezpośrednio. I zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, takich jak zakład pracy, szkoła, miejsce uprawiania sportu, czy placówka artystyczna.